Najlepszy warsztat samochodowy Strikes Back. Teraz mam takie auto zastępcze. Dobry. Dzisiaj będzie trochę o technologii, bo już dawno nie było. Dwie rzeczy. Po pierwsze, po ostatnich kilku testach wreszcie zdecydowałem się na słuchawki bezprzewodowe z odfiltrowywaniem hałasu zewnętrznego. A przetestowałem w sumie cztery modele. Kiedyś dawno temu miałem Sennheisery takie. Chyba one się MM550X nazywały. Tak ze 3 lata temu. I one już wtedy potrafiły dużo, natomiast beznadziejnie były brzydkie, no i miały problemy z Bluetoothem i tak dalej. Potem długo używałem słuchawek tylko na kablu, tak? Natomiast ostatnio, tak jak mówiłem w jakimś tam poprzednim vlogu, potrzebuję słuchawek, które biorę ze sobą na spotkania, do pracy. Bo słuchawki też mi służą jako system głośno mówiący do prowadzenia rozmów telefonicznych, bo tak mi jest wygodniej po prostu niż z jakąś taką słuchaweczką w uchu. No więc sobie przetestowałem kilka par słuchawek, tak? Zdecydowałem się na słuchawki. Z tobą dzisiaj porozmawiać o takim nastawieniu, które jest dosyć popularne wśród ludzi, ale które jest kompletnie błędne. No a że na tym vlogu mówię o takich oczywistych sprawach, no to niech to będzie jedna z takich oczywistych spraw. Otóż bardzo często ludzie reagują w ten sposób, że jeżeli jest ktoś taki jak ja, kto się odważy w ogóle mówić publicznie, że jego zdaniem to jakoś tam powinno się zachowywać w życiu, że jego zdaniem to się powinno w jakiś tam sposób to swoje życie wieść, to się znajdą zawsze goście, którzy będą siedzieli cicho, aż wreszcie przyjdą z tekstem w stylu: no ale Jerzy, bo ty mówisz, że trzeba wstawać o 5 rano, a dzisiaj nie wstałeś o 5 rano, wstałeś o 7. No to znaczy, że ty jesteś niekonsekwentny. To ja, dlaczego ty tam radzisz, żeby wstawać o 5 rano, jak ty sam wstajesz o 7? O patrz, dzisiaj wstałeś o 7. Ja mówię, no ja tak zazwyczaj wstaję o 5. No akurat tak dzisiaj wyszło. Po prostu akurat dzisiaj nie udało mi się zrealizować mojego celu, ale to wcale nie znaczy, że ja nie mam racji. To wcale nie znaczy, że to jest złe, to wstawanie o 5. Bo co, bo raz wstałem o 7? Chciałem ci zwrócić na to uwagę. Pamiętaj, że w twoim otoczeniu, wśród twoich bliskich, wśród twoich przyjaciół będą osoby, które będą tak walczyły ze sobą, będą próbowały zmienić się na lepsze. I 10 razy, 20 razy pod rząd im wyjdzie, 21 raz im nie wyjdzie. Bo tak to już jest. Bo to nie jest tak, że jak się podejmie decyzję, to od razu zaczyna wszystko wychodzić, a jeżeli nie, to znaczy, że tego nie trzeba robić. To nie tak działa w życiu. Jak się podejmie decyzję, że się robi jakąś zmianę w swoim życiu, to zazwyczaj to jest ciężka sprawa. I zazwyczaj kilka razy, kilkanaście razy czasami to nie wyjdzie. Więc jak spotkasz kogoś, kto mówi: a, nie będę jadł śmieciowego jedzenia, a nagle w jakimś tam momencie waszej relacji zobaczysz, że ta osoba je śmieciowe jedzenie, to zamiast mówić: a, już ci się nie udało, patrz, jesteś beznadziejny, radzisz innym, żeby nie jedli śmieciowego jedzenia, a sam patrz, zjadłeś śmieciowe jedzenie, to raczej spróbuj motywować tego człowieka pozytywnie. Powiedz mu: no dobra, nic się nie stało, raz ci nie wyszło, trudno, ale dalej pozostań przy swoim, dalej bądź wierny swojemu postanowieniu.
zmotywuj tego człowieka pozytywnie. Jeżeli ktoś decyduje się na jakąś zmianę w swoim życiu, jeżeli ktoś zrozumiał, że coś jest ważne i zaczyna o tym opowiadać innym ludziom, to nie zawsze jemu w jego życiu będzie wychodziło. Czasami mu nie wyjdzie i wtedy przyda mu się wsparcie. Przyda mu się powiedzenie, dobra, tym razem ci nie wyszło, nie przejmuj się, kontynuuj. Bądź konsekwentny. To jest tak naprawdę zachowanie, które przynosi wartość. I tylko takie zachowanie przynosi wartość. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem. Na każdy odpowiem. Trzymaj się.